W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć własne proste modele 3D do druku na darmowym oprogramowaniu i stworzymy kilka druków, które udoskonalą moje studio. W dzisiejszym odcinku, wykorzystując drukarkę 3D, wykonam swój własny cable management biurka, no bo jednak jest tam wielki bałagan, i wykorzystam ją także do kilku innych bajerów, które udoskonalą troszeczkę moje studio. Dla większości z Was drukarka 3D może kojarzyć się z różnego typu gadżetami, jakimiś smokami, kirambitami, które są popularne na TikToku i innych portalach społecznościowych, jakimiś bajerami, które po prostu można postawić i stoją albo się nimi pobawić. Ale drukarki 3D nie tylko do tego służą, ponieważ właśnie dzięki nim możemy wydrukować swoje własne przedmioty, które przydadzą nam się w codziennym życiu. I dlatego właśnie w tym odcinku będę robił cable management, wykonam kilka maskownic i pokażę Wam, jakie są możliwości tej oto drukarki Creality K1 Max. Bo jak możecie zauważyć, drukarka jest naprawdę ogromna, powiem Wam, że jest mega szybka i ma wielką powierzchnię drukowania. A drukarkę otrzymałem dzięki uprzejmości sklepu Geekbuying we współpracy z Creality. A link do drukarki wrzucam w opisie. No i tak jak widzicie, nie wygląda to zbyt dobrze. Po przeprowadzce po prostu te kable tak puściłem, bo miałem plan zrobienia tutaj porządku właśnie dzięki drukarce 3D. Więc wszystkie te kable, które tutaj są, będę próbował umieścić w takich ala koszykach. No nie wiem, zobaczymy, jak to jeszcze zaprojektuję. Mógłbym zrobić to łatwiej, nie wiem, przypiąć siatkę, czy nie wiem, kupić coś gotowego, ale to też nie o to chodzi, żeby wrzucać się w koszty. Mamy filament, mamy drukarkę, więc będziemy w stanie tutaj to sobie zrobić. No i oczywiście, co najważniejsze, listwa, która tutaj jest na samym dole, też żeby była przyczepiona tutaj. Żeby jak będziecie oglądali te filmy, z daleka czy z bliska, no to żeby w kadrze było przynajmniej jak najmniej kabli. Już nie mówię, że nie będzie żadnego kabla, ale żeby było ich jak najmniej. Kolejna rzecz, którą musimy poprawić, to to, jak robiłem tutaj tego kompa na ścianie. Odcinek macie na moim drugim kanale Czuga Tech Mod. To, że zasilacz zaczął odpadać. Zrobiłem zbyt cienkie nóżki i po drugie powinienem tutaj troszeczkę zahaczyć w tą stronę, żeby bardziej stabilnie wisiał, bo na chwilę obecną wygląda tak, jakby miał zaraz odpaść, więc to kolejna rzecz, którą musimy zrobić i zaprojektować. Teraz w przyspieszeniu projektuję moje uchwyty, a za chwilę pokażę Wam, jak krok po kroku zaprojektować coś trudniejszego, a będzie to opakowanie na markery, którymi często maluję. Zobaczymy, co tam jeszcze dzisiaj wymyślę. Nasz pierwszy prototyp uchwytu już rzuciłem do drukowania. Na razie nie drukuję całej ilości, bo chcę najpierw zobaczyć, czy w ogóle to będzie działało, czy to będzie się wsuwało i czy będzie się trzymało. To są najważniejsze rzeczy. Tym bardziej, że no, takie uchwyty powinienem chyba drukować z tego materiału PETG, bo on jest chyba mocniejszy, ale te kable nie są takie ciężkie, więc ten materiał PLA w filamencie powinien być całkiem spoko. Będzie to w kolorze czarnym, ona teraz się kalibruje, więc będzie hałasowała. Dzięki temu właśnie, że drukarka ma system Wi-Fi w sobie wbudowany, no to możemy przesyłać nasze projekty bez pośrednio z oprogramowania i fajnie, bo wszystko właśnie mamy widoczne na dużym dotykowym ekranie tutaj z przodu, cały proces, ile nam czasu zostało, jakie są temperatury. Oczywiście mamy tam też kilka wgranych projektów, takich powiedzmy podstawowych, które możemy sobie wydrukować. Sam jestem ciekawy, jak wyszło. Znaczy, wyjść wyszło pewnie jak wyszło, tylko bardziej o to, czy to będzie działać. Więc mamy nasz pierwszy prototyp. Wiadomo, projekty się drukują, jakieś znajdzie się projekty w internecie i tak naprawdę ten cały odcinek nie miałby sensu, gdybym nie pokazał Wam, jak po prostu samemu można zaprojektować cokolwiek, to co potrzebujemy do naszego domu, biura, studia, no tak naprawdę co nam przyjdzie do głowy. Oczywiście zawsze jest ograniczenie umiejętności, ale rzeczy, które robię w dzisiejszym odcinku, są tak banalnie proste do zrobienia, że myślę, że każdy z Was za pomocą laptopa sobie z tym poradzi i dodatkowo jeszcze oprogramowanie jest darmowe. Jestem na stronie thinkercad.com. Po pierwsze, darmowe oprogramowanie, po drugie możemy korzystać śmiało tutaj bezpośrednio w przeglądarce internetowej, więc nie musimy go pobierać na swój komputer, co naprawdę ułatwia całe zarządzanie projektami. Ja link oczywiście do tej strony dam Wam w opisie, żebyście mogli sobie ją sprawdzić, po prostu tam trzeba się zarejestrować. I tak, ja tutaj mam swoje menu, jakieś tutaj zrobione projekty, które w tym odcinku zostały i zostaną wykorzystane. Tworzę nowy projekt, projekt 3D. I zróbmy sobie projekt właśnie takiej podkładki pod markery. To, co ja sobie wymyśliłem, żeby po prostu coś takiego było. Po utworzeniu nowego projektu mamy tutaj obszar roboczy. Ja oczywiście też wszystkich funkcji tego programu nie znam, ale tutaj akurat do takich potrzeb, powiedzmy codziennych, jest wystarczający. No i dobra, w pierwszej kolejności chciałbym, żeby ta podkładka miała rozmiar 20 cm na 20 cm. Więc korzystam sobie z czegoś prostego. Biorę sobie prostopadłościan, i mam już tutaj go wrzuconego. Będzie podkładka niżej. Ustawiam do wymiarów takich, jak chcę. Mogę sobie tutaj wpisać
20 cm. To jest oczywiście w milimetrach, więc trzeba sobie zmienić. I 20 cm. Wysokość, ja myślę, że tutaj w wydruku spokojnie może być to około 3 mm. I mamy zrobioną naszą podstawę, która już mogłaby się wydrukować. Ale ja mierzyłem markery i chciałbym, żeby po prostu tam były dziurki, żebyśmy mogli te markery wrzucać. Więc chciałbym porobić dziurki. W jaki sposób to zrobić? Tutaj po prawej stronie w menu, oczywiście jak będziecie tworzyć jakieś swoje, tutaj jest masa gdzieś tam kształtów takich podstawowych, z których możemy korzystać. No ale wracamy tutaj do tego projektu, walec. Biorę sobie walec i wrzucam gdzieś tutaj, no na razie niech będzie on na środku. I teraz tak, ten walec jest przezroczysty, ponieważ dzięki temu walcowi będę mógł zrobić dziury. Ja chciałbym, żeby ten walec miał 1,5 cm, bo tak mierzyłem, że średnio większość markerów tych, które posiadam, POSKI tak mają, więc dam sobie tutaj 15. Teraz tak, żeby to w miarę równo rozstawić, tak jak ja tutaj to ogarnąłem, po lewej stronie macie coś takiego jak kostka, która pozwala nam ustawić w różnych miejscach na równo naszą planszę. Czyli na przykład tu sobie klikniemy na lewo i się nam ustawi na lewo. Się nam ustawi, w ogóle jakie słownictwo. Ale wiecie, o co chodzi. Możecie powiedzieć, że ta perspektywa jest dosyć ciężka tutaj do ustawienia, więc można ją sobie tutaj zmienić na przełącz na widok płaski i wtedy, kiedy klikniemy prawo, mamy tutaj wszystko tak, można powiedzieć, na równo. Ja ten walec przebiję przez naszą tutaj podkładkę. Zmienię sobie tak i dam sobie tutaj do góry. Teraz widzę wszystko u góry. Dajmy go tutaj mniej więcej w taki oto sposób. I teraz tak, Ctrl-C, Ctrl-V, tworzy nam się kolejny. I tutaj widzimy, jakie mamy odległości. Zaznaczam 2 z Shiftem, Ctrl-C, Ctrl-V. Możliwe, że jest tutaj jakiś sposób powielania, ale ja no na razie ogarnąłem to tylko w taki sposób. Dobra, cała plansza jest wypełniona, teraz może zmienię sobie troszeczkę wielkość, żeby już nie dorzucać więcej tych naszych kółek, więc troszeczkę tutaj zmienię sobie wielkość naszej całej makiety i jest wrzucona. Teraz w jaki sposób zrobić tak, żeby te dziurki tam były? Zaznaczam całość, Ctrl-A i przechodzę teraz tutaj do takiego czegoś jak grupuj. Klikam grupuj i automatycznie te dziurki nam się wszystkie potworzą, te wszystkie walce, które tutaj są, zostaną zamienione na dziureczki. I mamy już pierwszą makietę gotową, w sumie podstawę. I teraz tak, chciałbym, żeby jednak to było minimum, miało jedno piętro, tak, żeby stworzyć sobie jedno piętro. No to jak mogę to zrobić? W pierwszej kolejności muszę wrzucić kolejny, na przykład prostopadłościan. Mogę zrobić to walcem, ale zrobimy to prostopadłościanem. Wrzucam, dam sobie tutaj na lewą stronę, o tak, żeby widzieć, co tu się dzieje i zmienię go na przykład na 0,5 cm, żeby zrobić takie nóżki wystające i tak, żeby on właśnie nachodził nam delikatnie na naszą planszę i zmienię jego wysokość, powiedzmy niech będzie to 3 cm. Teraz tak, mamy tutaj dziurki na dole, przydałoby się, żeby tą samą powierzchnię zrobić na górze, czyli sobie ją skopiujemy. Ctrl-C, Ctrl-V, przesuniemy ją tutaj z powrotem tam, gdzie była wcześniej. Cyk, jest jedna na drugą i przesuniemy sobie ją do góry. Powiedzmy tyle. I już mamy teraz dziureczki, które pozwolą nam umieszczanie tych markerów bezpośrednio w otwory. Ale żeby nam te markery nie wypadały tutaj pod spodem, to zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Myślę, że spokojnie takie pudełko dwupiętrowe moglibyśmy wydrukować i zrobić. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Ale okej, mamy przygotowany projekt, jak go teraz sobie wydrukować. Warto by było sobie rozdzielić ten projekt na dwie części. No bo jednak, żeby nie drukować tutaj tych supportów, wspomagaczy tych takich przy druku, później trzeba je wyrywać, no to można to rozdzielić i na przykład skleić super glue, co nie jest żadnym problemem. Więc ja odłączam sobie ten element z góry, wyrzucę go tutaj na dół i dam, żeby on tutaj sobie był na równo z tamtym elementem, a ten element cały, który będę drukował, połączę. Czyli to wszystko, co tutaj jest, tym jednym przyciskiem, który właśnie tutaj grupuj, łączymy w jedną całość. I teraz tak, to będziemy mogli spokojnie wydrukować bez supportów, bo poleci nam od dołu do góry, jeżeli chodzi o drukarkę i również to będziemy mogli bezpośrednio wydrukować. Jedną ważną rzecz, którą zaobserwowałem, to też, aby to wyeksportować, ważne, aby znajdowało się bezpośrednio na tym polu roboczym. Więc warto zmienić wielkość. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu ustawienia i możemy na przykład zmienić sobie wielkość, żeby było 50 na 50. Dzięki temu mamy większy obszar roboczy i możemy sobie tutaj to wszystko ładnie ustawić na jednej planszy.
Teraz przechodzimy do przycisku eksportuj, eksportujemy jako STL i wrzucamy go do programu do cięcia. Ja to wrzucę do programu Creality. Creality ma oczywiście swoje oprogramowanie, Creality Print, można z innych tak zwanych slicerów korzystać, slicerów chyba tak to się nazywa, więc tutaj mamy Creality Print, ja dodaję swoją drukareczkę K1 Max, dyszę mam 0,4 mm i mam OK. I tak wygląda, bardzo podobnie do tamtego programu, cały tutaj obszar roboczy. Ja po pobraniu po prostu przerzucam tutaj całość do programu i mamy tutaj informację, że oczywiście tutaj jest za duży cały ten model, więc czy ma go pomniejszyć do obszaru roboczego? Ja klikam, że nie, ze względu na to, że tutaj mam dwie rzeczy do wydrukowania, więc powiedzmy, że najpierw sobie mogę wydrukować to, a później to. Mam to oczywiście połączone, klikam prawym i na razie po prostu split model, podzielę model i wyrzucę sobie, nie wiem, powiedzmy najpierw to wyrzucimy, a zostawimy do druku tylko i wyłącznie to. I możecie zwrócić uwagę, że po kliknięciu, kiedy przejdziemy tutaj w skalę, mamy tą skalę, którą ustawiliśmy w tamtym programie, nie musimy tutaj już nic zmieniać, wszystko sobie wyliczyliśmy co do milimetra, to co chcemy tak naprawdę wydrukować. Po prawej stronie wybieram, akurat tutaj są trzy takie ustawienia producenta. To akurat dla podstaw moim zdaniem na razie wystarczy, ja na razie tak drukuję. Jakość 0,2, przechodzę do cięcia, on mi tutaj to wszystko tnie na plasterki tak zwane, żeby później móc to wydrukować. I mamy model pocięty i widzimy tutaj, ile będzie czasu, 2 godziny 45 minut. Taki model będzie się tutaj drukował i pójdzie 27 metrów filamentu, co przechodzi na 81 gram. I później klikam na przykład LAN Printing lub mogę eksportować na pendrive'a, no ale że drukarka jest podłączona do sieci, LAN Printing, zatwierdzam. I teraz tutaj skanuję sieć w poszukiwaniu mojej drukareczki. Po znalezieniu zaznaczam, dodaję i jak zaznaczę ciach, kliknę One Click Printing, po prostu drukowanie się zacznie. Jak widzicie, każdy może coś takiego zaprojektować, dlatego niech się reszta drukuje, złożymy wszystko i zobaczycie, co powstało. Pokusiłem się jeszcze o przygotowanie specjalnego stojaka na pędzle, które niestety są w każdym możliwym miejscu i jeszcze wykonałem kilka uchwytów na kable, które powieszę w szafie. Teraz zabrałem się za mocowanie wszystkich uchwytów, aby poukładać ładnie kabelki i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No i tak, na pewno musiałbym zaprojektować, żeby były już dziurki, ewentualnie przywiercić je wcześniej, bo tutaj za mocno dokręciłem też i pękło, więc materiał PETG, pewnie byłby lepszy. Aż tu leci wszystko na mnie. No i te wkręty mimo wszystko są troszeczkę za długie, może jeszcze krótsze znajdę, bo też nie ma potrzeby, jak będzie tutaj sporo tego, żeby aż tak dużo umieszczać. Ale zaraz dokręcę i zobaczymy, czy w ogóle ten zamysł będzie tutaj działał. No dobra, mamy pierwszy i ma to działać na takiej zasadzie, że tu wsuwamy ciach, tutaj naginamy, wsuwamy i mamy zrobiony haczyk. No tutaj wiadomo, trochę się rusza, ale no kable nie są takie ciężkie, więc chyba cały zamysł pasuje i działa tak, jak powinien działać. Więc ja drukuję jeszcze przynajmniej z 10 sztuk, jak będzie za mało, to sobie będę dodrukowywał i dowieszał, bo dzięki właśnie takiemu systemowi bezpośrednio będzie można coś takiego dorzucać, nawet jak już mamy zrobiony cable management. Dodrukowałem jeszcze uchwyty na listwy i powoli nabiera to wyglądu. Drukareczka Creality K1 Max robi naprawdę spore wrażenie. Powierzchnia robocza to 30x30x30 cm. Mamy do dyspozycji kamerę i sterowanie poprzez aplikację, a dodatkowo dzięki wbudowanemu czujnikowi jesteśmy w stanie zweryfikować naszą pierwszą warstwę, która jest bardzo ważna przy kolejnych etapach druku. Powiem Wam, że wydrukowałem te uchwyty na listwę, ale są troszeczkę cienkie i nie wiem, czy wytrzymają. Są 4, więc zaryzykuję, chociaż no mogą się urwać, ale najwyżej wydrukujemy następne. Całe szczęście uchwyty w całości nie pękały, ale jednak nawiercenie dziurek było wymagane. Na przyszłość trzeba wydrukować taki element na innym filamencie. Kolejna rzecz, którą tutaj wstawimy, to jak widzicie te osłonki, tak jak Wam mówiłem, są źle zrobione i wygiął nam się cały zasilacz, więc tutaj trzeba je usunąć. No, z tyłu jest taśma dwustronna, która niby trzyma, niby nie trzyma. Wykorzystam taką ramkę, co będzie na pewno o wiele lepsze niż to, co mam tutaj. Zobaczmy tylko, czy się zmieści, bo robiłem to w miarę na wymiar. O, i zobaczcie, teraz tutaj sobie wstawiam jedną rameczkę, drugą rameczkę. I teraz dzięki temu
wymyślnym ramkom zasilacz ładnie będzie już przylegał i nie będzie odstawał. No i mam nadzieję, że nie wypadnie. Kolejna rzecz to haczyki, które sobie zaprojektowałem. Oczywiście darmowych modeli jest masa w internecie, no ale oczywiście lepiej zrobić coś własnego, powiedzmy autorskiego. Przyklejam teraz taśmę dwustronną i za chwilę wkleję je do szafy. No i powiesimy kilka kabelków. Zawsze to taki dodatkowy cable management w szafie. No i na razie wygląda to tak. No dobra, ja trochę przerobiłem ten projekt i zrobiłem go z dwóch pięter, żeby po prostu te markery wygodnie się wkładało, choć nie wiem, zobaczymy. Tutaj mam podstawę, która ma tylko wyżłobienia, do której tutaj przykleimy to. Czy ja zdążę tyle kropelek tu dać? Jest w ogóle jakiś klej do plastiku. Czy będzie trzymał? Tego nie wiem, z jakimiś modelami kiedyś go kupiłem. Coś nie wydaje mi się, żeby miał trzymać. Chyba coś przyłapało. To polecimy od razu z górą. Dobra, kleimy górę. Chociaż średnio mi ten klej pasuje. No ale najwyżej naprawimy to jutro. Opakowanie pod markery schnie, a ja jeszcze pokusiłem się na wydrukowanie też takiego stojaczka, ale tym razem na pędzelki. Mam dosyć sporo pędzelków wrzuconych po prostu do jednego pojemnika, więc zaprojektowałem właśnie na takiego różnego typu grubości uchwytów pędzelki. I tutaj pokusiłem się też na zrobienie z jednej strony przetestowania, czy udało mi się zaprojektować to tak, aby można było to po prostu złożyć. Są tutaj takie specjalne dziureczki i po styknięciu tego chyba o dobrą stronę, nie, odwrotnie, dociśnięciu. Trzyma się, jest gicior. No ale niestety nie zrobiłem tutaj z tego z drugiej strony, więc po tej stronie po prostu sobie to skleję w jedną całość i mam nadzieję, że będzie to się w miarę jakoś tutaj trzymało. Podczas robienia tych projektów do głowy przychodziły mi cały czas nowe pomysły, niektóre sobie pospisywałem, aby zaprojektować i wydrukować je, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam swoje studio udoskonalić. Jak mogliście zauważyć, nie ma tutaj nic trudnego, aby zaprojektować swoje pierwsze wydruki 3D. Ja do tego wszystkiego używałem drukarki Creality K1 Max, ale oczywiście Creality w swojej ofercie ma o wiele więcej drukarek, które są mniejsze i oczywiście tańsze. Ten model daje nam naprawdę duże możliwości, ale jeżeli wy na przykład drukujecie sporadycznie lub chcecie drukować sporadycznie, no to na pewno mniejsze modele, a są mniejsze i o takiej samej prędkości, na pewno będą dla was dobrym wyborem. A kto wie, może zaprojektujecie coś, co później będziecie sprzedawać. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a w komentarzu napiszcie, co mógłbym zaprojektować jeszcze na drukarce 3D i wydrukować do studia lub coś do domu. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału, na razie, trzymajcie się, cześć!